Dzień dobry Państwu, dzisiaj ze mną Kasia Górniewska, jedna z właścicielek firm florystycznych na Lubelszczyźnie By The Table. Cześć Kasiu! Cześć! Słuchajcie, jesteśmy w przepięknych wierzchowiskach. Zapraszam Was na salę. Czym pomagasz parom młodym? Jakby do czego jesteś potrzebna? Co należy do Twoich zadań? Ogólnie, oprócz tego, że jestem wedding plannerką, zajmuję się przede wszystkim doborem kwiatów na uroczystości weselne, ślubne. I jakie kwiaty będą przodowały w sezonie 2025? No i tu będzie taka, myślę, wielka zagwozdka, ponieważ będziemy mieć takie troszeczkę zdarzenie tego glamuru, tych pięknych, białych, wielkich kwiatów, tego splendoru weselnego z tematyką retro. Więc myślę, że w przyszłym roku Anturium bardzo mocno wróci do łask. Minimalistyczne dekoracje, teoria zero waste i wykorzystanie tak naprawdę jednego kwiatu jako motyw przewodni? Tak, jako motywu przewodniego będzie czymś, w którym kierunku będą szły parę młode. A uważasz, że każdą z sal, bo teraz znajdujemy się w przepięknej sali, która widziałam ją w momencie, w którym jest już udekorowana i no jest cudowna. I uważasz, że każdą z sal jesteśmy w stanie udekorować tym samym kwiatem tak, żeby do każdej z sal on pasował? To znaczy ja zawsze powtarzam parom młodym, że nie ma brzydkich sal, nie jest źle dobrana dekoracja. Tak, więc warto jest jakby wziąć pod uwagę to, w jakiej sali się znajdujemy, a przede wszystkim to, że jeśli decyduje się para młoda na daną salę, to musi ją zaakceptować i ją polubić, po prostu tak wiesz, pokochać, że to jest to miejsce, nie zasłaniać, nie przemalowywać, nie wymieniać drzwi w łazienkach, tylko po prostu powiedzieć, dobra, jestem tu będzie ten dzień i kocham to miejsce, tak? To jest bardzo ważne, żeby para młoda, jak znajduje tą salę, to żeby ta sala po prostu przypadła im do gustu. Nie? Ale to jest bardzo trudne, bo w momencie, w którym tutaj dzisiaj weszłam, ta sala nie jest udekorowana. Nie. Nadal jest przepiękna, mi się na przykład bardzo podoba. Ale są ludzie, którzy nie mają takiej wyobraźni przestrzennej, jak to może wyglądać. Co w takich momentach robisz? Jak tłumaczysz? To znaczy, ja zawsze staram się podkreślić to, że żeby para młoda przede wszystkim skupiła się na tym, co czują. Z moich takich, że tak powiem, z mojego doświadczenia wynika, że 90% par młodych wybiera, w ogóle panien młodych, wybiera dekoracje i kwiaty, które są bliskie im kolorystyce, którą się na co dzień otaczają. Czyli jeśli panna młoda na co dzień lubi złoto, ubiera złote okulary, ma złoty zegarek, dobiera złoto pod siebie, to najprawdopodobniej do swojej dekoracji jako dodatek wybierze właśnie złoto. Jeśli ubiera się na co dzień w beżach, kremach, czekoladach, kolorach takich ziemi, tak, naturalnych, to również ta kolorystyka będzie tak jakby odwzorowaniem na sali weselnej, bo po prostu para młoda będzie dobrze się czuła w tej kolorystyce. To tak naprawdę ma przełożenie też na wnętrze, w których mają mieszkanie, dom i tak dalej, to czym się otaczają na co dzień. Jeśli to jest w takich stonowanych kolorach, to pójdą w tą kolorystykę, jeśli lubią kolory takie kolorowe, tak, dużo, jak się dużo dzieje, to również to będzie miało odbicie na sali weselnej. Czyli takie trendy wiodące na przykład przez influencerów, bo niedawno był ślub Anciax i wtedy chabry po prostu królowały wszędzie, to tak, był główny kolor. Czyli to nie ma za bardzo przełożenia na wybory? Znaczy, to wszystko zależy tak naprawdę od pary młodej, od panny młodej, tak? Czym się kieruje, tak? Ja, jak się mnie często pytają pary młode, jakie będą trendy, co chcę zrobić zgodnie z trendami, no to ja powtarzam, że nie ma trendów. Jesteś ty i jest twój dzień i wasz budżet, wasza sala, wasi goście.
I tak naprawdę to jest najważniejsze. Trendy się zmieniają, tak? W tamtym roku i w tym sezonie królowały perły, gdzie babcie i niektóre mamy po prostu szarpały sobie, wyrywały sobie włosy z głowy, jak to perły, będziesz płakać, suszenie kwiatów, ojejku. Przeróżne są jakby historie związane z tym, co, czego panna młoda może, a co panna młoda nie może, tak? Ale mi się wydaje, że tak naprawdę ważne jest, żeby się zastanowić, jak się chcemy czuć tego dnia i z kim chcemy spędzić ten dzień i czym chcemy się otaczać, tak? Bo dekoracja może to jakby pokazać, nie? To bardzo psychologiczne podejście. I skąd takie podejście u ciebie? No bo nasza praca jest trochę taka florystów, w ogóle osób, które zajmują się branżą ślubną, jest wyjątkowa, tak? Ja zawsze powtarzam, że to jest drugi po położnej, że tak powiem, najpiękniejszy zawód świata, bo nasz projekt trwa stosunkowo długo, ale jest realizowany w bardzo krótkim momencie, tak? To trwa, spotykamy nasze pary 2 lata, jesteśmy z nimi. Poznajemy rodziny, mamy, taty, dziadków, bo często i oni są na tych spotkaniach. Robimy projekt, który jednego dnia jest realizowany i mamy bardzo szybki feedback. To jest przepiękne, tak? Więc wtedy możemy zobaczyć tą parę, która wchodzi na tą salę, która jest dumna z tej sali, rodziców, którzy są dumni. Ta radość, która płynie w tym wszystkim, jest cudowna, tak? I ta psychologia po prostu się pojawia, ponieważ to, tak jak pewnie każdy z nas, kiedy poznajemy ludzi, obserwujemy ich, tak i tak dalej, poznajemy, dopuszczamy ich coraz bardziej do siebie, zaczynamy pewne rzeczy analizować i rozumieć, po prostu, tak? A w momencie, kiedy my tak dużą ilość, zrobiliśmy już wesel, byliśmy w tak dużej ilości miejsc, widzieliśmy przeróżne rzeczy. I chyba ja potrzebowałam tego, uwierzyłam w to, że kwiaty są w stanie po prostu namalować drugiego człowieka. Że kiedy robię bukiet ślubny, kiedy dobieram kwiaty do danego ślubu, to myślę, jak ta kobieta będzie w tym wszystkim wyglądała. Czy ten kwiat jest właśnie tym kwiatem, który ją opisuje. Lubię, jak goście wchodzą na salę i mama na przykład tak stoi w drzwiach i mówi, ojej, cała Ania. To wszystko to jest Ania i to jest takie piękne, bo wiesz, wtedy ja wiem, że zrobiłam dobrą robotę, bo jak ona wejdzie, to jest jej ślub. Dobierasz kwiaty pod człowieka. Tak, staram się, zawsze staram się. A tak na robić. Przykład do mnie po naszej kilkominutowej rozmowie, jaki kwiat byś dobrała? To znaczy ja, jeśli tak jakbym miała ciebie, mi się podobasz pod takim kątem, że masz taką bardzo grecką urodę. Ja cię widzę w bardzo prostej sukience, bardzo takiej monumentalnej, prostej. Do tego myślę, że dobrałabym ci też dekorację w bardzo takim monochromatycznym stylu, tak? Czyli jasną, perłową, beżę, kremy, właśnie ta kolorystyka by mi u ciebie bardzo pasowała. Jeszcze jakbyśmy tam wplotły gdzieś butelkową zieleń, to ja już... Cudownie, cudownie, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Czysty profesjonalizm. A powiedz mi jeszcze, jakie kryzysy najczęściej spotykają młode pary w momencie, w którym dobierają dekoracje? Wiesz co, kryzysy, najczęstszym kryzysem jest tak naprawdę ilość osób, tak? Niestety żyjemy w takich czasach pędu, tak? I często jest tak, że pary młode nie mogą sobie pewnych rzeczy kompletnie zaplanować, ponieważ no ludzie są czasami po prostu nieodpowiedzialni, tak? Tu planujemy dzień, nagle są zmiany, oczywiście jeszcze dramaty, bo wiesz, Krzysiek już nie kocha Ilony, teraz jest Marlena. I jakby, rozsadzić gości? Tak, jak rozsadzić gości. Tak, poza tym też parę model wydaje mi się za późno w zaproszeniach wyznaczają sobie tą datę potwierdzenia. Tak, zazwyczaj wszyscy robią około miesiąca. To jest za późno. Bo jeszcze tydzień musisz dzwonić do wszystkich, żeby mi przypomnieć o tym, że generalnie czy warto by było to jakby potwierdzić, że się będzie na tym weselu. I nagle okazuje się, że mamy 2 tygodnie. Wszyscy dzwonią, wszyscy piszą, wszyscy wiedzą. Ja nawet jako florysta muszę brać pod uwagę to, jaka będzie ilość osób, jaka będzie ilość dekoracji, stołów, tak? Tak samo sala. Więc to są główne takie stresy, ale są przeróżne historie, które się zdarzają. Welon nie dotrze na czas. Przeróżne są historie, ale to są piękne historie. To są piękne historie i zawsze, kiedy panny młode już takie są w takim totalnym stresie i łzy się leją, krzyk i w ogóle nie wiadomo co, to ja zawsze powtarzam, że to jest historia.
To jest coś, co będziesz mogła, właśnie o tym będziesz pamiętała, nie? Nowe doświadczenie, więc tak. To jest zupełnie normalne, że wszyscy panikują wokół, więc tak. Dobrze jest mieć kogoś takiego, kto... To powie po prostu, spokojnie. Tak, kto zrobi, uspokójmy się, wszystko będzie dobrze. Jakoś to ogarniemy, my jesteśmy od tego, żeby to ogarnąć, tak? Ważne jest, żeby w dniu ślubu otoczyć się tymi ludźmi, którym się ufa, tak? Tak jak wybieramy, na początku jest wybierana sala, fotograf, kamerzysta, zespół, florysta, to pary młode są zazwyczaj jakieś 2 lata przed tym dniem, tak? I oni już myślą, już kombinują, a co, a jak to będzie, jak to... Nie. Tego, w tym momencie najważniejsze jest, żeby podjąć decyzję, z jakimi ludźmi chce się pracować. Bo z tymi ludźmi będzie się miało spędzić 2 lata życia. Może nie codziennie, może nie w Wigilię, ale jednak. I musimy tym ludziom ufać, nie? Planujemy swój jeden z ważniejszych dni, prawda? Zdecydowanie, zdecydowanie. A powiedz mi jeszcze, teraz poruszymy temat bardzo trudny. Jakie koszta się wiążą z takim weselem, powiedzmy, na 150 osób, szczególnie z dekoracją, bo to jest czym się zajmujesz? To znaczy tak, przy kwestii budżetowej to jest trochę tak, jakbym ja siebie zapytała, ile kosztuje mieszkanie w Lublinie. Różnie. Różnie. No i tak samo jest z dekoracją. Dlatego ważne jest to, żeby ze sobą rozmawiać. Zanim para młoda zgłosi się do takiej, na przykład florysty, takiej osoby jak ja, powinna porozmawiać, powinni ludzie ze sobą po prostu wsiąść i porozmawiać, zrobić tabelkę, jeśli nie tabelkę, to na karteczce, ale porozmawiać ze sobą przede wszystkim, ile chce się pieniążków na to przeznaczyć. Ceny poszły bardzo w górę, tak? Więc jeśli nie chce się buteleczek z kwiatuszkami, które też są przepiękne, na stołach i wyobrażenie jest takie, że te dekoracje mają być wysokie, piękne, ma się lać kwiatów, no to musimy brać pod uwagę budżet około 20-30 i nawet w górę 1000, tak? Ale z kwiatami jest cudowne. W kwiatach jest cudowne to, że każdy kwiat jest wyjątkowy, niepowtarzalny i tak naprawdę pomysł na wesele jest kluczowy w tej całej historii, bo tak naprawdę niedużym budżetem, dzięki pomysłowi, dzięki zainteresowaniom pary młodej, dzięki historii możemy stworzyć coś przepięknego. Mówiłyśmy o kosztach, a jeżeli chodzi na przykład o dobór kwiatów do danego miesiąca, bo jest ten taki przesąd, że biorąc ślub, miesiąc musi mieć R w nazwie. Tak, to jest właśnie to, co rozmawiałyśmy wcześniej. Przesądów jest mnóstwo. Jakbyśmy się zaczęły nad tym zastanawiać, to co, wszystkie pary młode, które wzięły ślub w maju, to się rozwiodą? Nie wiem, według przesądu prawdopodobnie. Myślę, że to już tak nie działa. Jeśli chodzi o kwiaty, dzięki temu, jak niesamowicie się rozwijamy, tak, Polska ogólnie ma już dostęp tak naprawdę do wszystkiego. W tym momencie tak naprawdę jesteśmy w stanie nawet wykombinować we wrześniu czy w październiku piwonie. A kampanie? Z tym może być delikatny problem. To już trzeba w maju. Tak, zdecydowanie. Tak, ale jeśli panna młoda właśnie myśli o jakimś kwiecie, to jest bardzo dobre pytanie. Jeśli pannie młodej podobają się piwonie, to i chce mieć te piwonie na weselu, no to warto się zastanowić, żeby to jednak wesele było w tych okolicach maja, nie? I czerwca. Więc to takie przygotowanie się do tego tematu ze strony par młodych, panien młodych, do tego, co im się podoba i w jakim kierunku chcą pójść, jeśli chodzi o te dekoracje, jest też tak jakby pomocna podczas wybrania terminu wesela, nie? Więc to jest... A jak często są wybierane klasyczne róże? Bardzo często. Bardzo, 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 bardzo często. Ale uważasz, że to przez to, że to jest taka bezpieczna opcja i one są zawsze dostępne? Wiesz co, też, to na pewno też, ale kwestia jest tego, że róże są wyjątkowe pod kątem kolorystycznym. Mamy ich po prostu... Niesamowity wybór. Przepiękne gatunki, które po prostu wyglądają wręcz jak piwonie, tak? Więc na pewno róże są taką bardzo bezpieczną opcją, ale korzystając z różnych ich gatunków możemy stworzyć coś bardzo wyjątkowego. A jak do tematu, bo tutaj najczęściej wspominamy o paniach, jak do tematu podchodzą panowie, do tematu dekoracji, do tematu kwiatów? Różnie. Aczkolwiek jakby w swojej karierze miałam paru takich mężczyzn, którzy mnie niesamowicie zaskoczyli. Niesamowicie. Po prostu ona siedziała, a on tam tworzył, nie? Tu tak, ten kolor, tylko odcień. Ja siedzę, mówię, nie wierzę. Ale po prostu mężczyźni też zaczęli się tym angażować. Chcą się zaangażować w to wszystko.
To tak jak trochę na ulicach. Mężczyźni też zaczęli się pięknie ubierać, już ten bucik, już tutaj ten krawacik, garnitur, to sprawa. To jest już kwestia tak jakby każdego z nas indywidualna, tego jak chce się w to zaangażować, tak? Ale panowie coraz bardziej chcą, aby to wesele też było jakby ich, tak? Pod kątem odzwierciedlenia tego, co będzie się działo na tej sali, tak? Że nie może być kupa różu, nie? I on się nagle budzi w takiej, wiesz, jednej... Sen fuksjowy. Tak, dokładnie. Jak na przykład przychodzi panna młoda i mówi mi, że ona chce mieć wszystko różowe, to pierwsze, co się pytam, ale twój facet o tym wie. Wie o tym, tak? Tak, 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 on mi na wszystko pozwala. Dobra, ale mu o tym powiedz, nie? Ale to jest fajne, fajne, fajne jest to, jak widzisz, że oni to robią. To jest taki pierwszy wspólny wielki projekt, nie? I to jest cudowne. Fajnie jest też patrzeć, bo faceci lubią utrzymać tą kasę, nie? A więcej nie, a uważaj tego. I fajne jest, kiedy po weselu przychodzi pan młody i mówi, wiesz co, było widać każdą złotówkę. Byłem dumny, nie? Było widać tą kasę. Postawiłem się, został po polsku. No, trochę tak, ale myślę, że trochę od tego powoli zaczynamy odchodzić, wiesz? Pary młode mają coraz bardziej swój głos, nie? One już wiedzą, czym się chcą kierować, co jest dla nich ważne. Teraz też ten okres narzeczeński trochę się zwiększył, no nie? Ludzie, pary młode mogą pobyć ze sobą za nim. Poznać się. Tak, poznać się, zwiedzić świat. Bardzo częstym takim motywem ślubnym właśnie są podróże. Albo na przykład parę młode bardzo kochają Włochy i na przykład to później ma odzwierciedlenie na sali, nie? Więc to jest piękne, kiedy na przykład każdy stół jest jakimś miastem, które razem wspólnie zwiedzili. Ich zdjęcia z podróży są prezentami dla gości. To jest piękne, piękne, bo to też pokazuje, jak wchodzisz na taką salę, myślisz, kurde, chyba lubią limoncello, nie? To jest piękne, jak opowiadasz o swoim zawodzie i mogłybyśmy tutaj godzinami na pewno, to jest tak. Rozmawiać, bo naprawdę pomagasz ludziom stworzyć cudowny ich dzień ślubu. To jest duża odpowiedzialność. Wiesz, my z nimi zostaniemy już na zawsze. Ja będę tam w Wigilię, wiesz, jak będą oglądali te zdjęcia. Ja z nimi, nasza firma zostanie z nimi już na zawsze. I to jest bardzo dużo odpowiedzialne, bo ja zawsze mówię, że każdemu może nie wyjść, ale nam musi wyjść. U nas nie ma, że nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie ma opcji, że nie będzie, tak? Jesteście na pewno bardzo dużym odciążeniem dla par młodych. I myślę, że ta wdzięczność pozostanie w nich tak do końca życia, więc naprawdę masz przepiękny zawód, a ja ci przepięknie dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. I do zobaczenia w przyszłym roku. No, mam nadzieję.